I witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Katarzyna Głujska, program W Punkt. Zgodnie z zapowiedzią Rafał Ziemkiewicz, Tomasz Sakiewicz są Państwa i moimi gośćmi. Witam Panowie bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dzisiaj Donald Tusk napisał, że wyszedł z sali sądowej. Tam na tej sali później zapadł wyrok skazujący człowieka, który w jakimś pijackim widzie powysyłał groźby karalne do Donalda Tuska i do jego najbliższych. Donald Tusk powiedział, że to człowiek, który no, oglądał się TVP Info i telewizji Republika. Jak odbieracie panowie tę informację, którą Donald Tusk postanowił podzielić się z opinią publiczną? Rafale. No, ja bym to jednak traktował poważnie, bo oczywiście pierwszy odruch jest taki, żeby albo zakpić z Tuska, który już w takich propagandowych napaściach się posuwa czasami do absurdu, albo żeby mu przypomnieć, że pan Cyba, który nie rozsyłał pogróżek, tylko przygotowywał zamach na Jarosława Kaczyńskiego, a w końcu zamordował działacza PiS zupełnie przypadkowego, bo w zastępstwie niejako, był inspirowany przez Donalda Tuska i mówił o tym i był członkiem Platformy Obywatelskiej. I no, tak to próbowano temu wirtualne jakieś męczeństwa przeciwstawiać, ale prawda jest taka, że to hejt, nienawiść, propaganda Platformy Obywatelskiej zabijała, podczas gdy sąd stwierdził, że na przykład sprawa Pawła Adamowicza nic nie miała wspólnego z polityką, jakkolwiek oczywiście to kłamstwo jest powtarzane non stop. Ale ja myślę, że jak Donald Tusk kłamie, to nie kłamie bez przyczyny. Jestem głęboko przekonany, że jego najbliższym celem jest stworzenie sobie bezpieczeństwa informacyjnego, czyli powrót do takiej sytuacji sprzed 2015 roku, żeby cokolwiek zrobi podłego, fałszywego, żeby nie mogło to zostać skrytykowane, żeby nie dotarła prawda do większości obywateli. Więc szykuje niewątpliwie atak na wszystkie media, które są przeciwko Platformie i niezależną od Platformy. No i to jest takie przygotowanie. Tak, żeby opowiadać, no musimy te media zniszczyć, spacyfikować, bo one zabijają, bo one inspirują hejterów, bo one inspirują morderców. Także jest to takie swego rodzaju małe podpalanie Reichstagu przez Tuska. No właśnie, ja mam dokładnie taki sam odbiór tej sprawy, jak dzisiaj ten wpis przeczytałam. Też mam od tej pory wrażenie, że jest to przygotowywanie gruntu pod taką ostrą rozprawę z mediami. Ja przypomnę również o tym, że Donald Tusk no, wszystkim obiecywał ostatnio, to zdaje się zakończenie debaty w telewizji publicznej, że wszyscy zasiądziemy do wspólnej wigilii. Rozumiem, że najpierw trzeba będzie właśnie tą Polskę oczyścić z tych hejterów, żeby można było do tej wspólnej wigilii zasiąść. Ale jeszcze jeden element do tego, Tomku, zanim oddam ci głos, dorzucę, bo wedle tych informacji, które są dostępne w przestrzeni publicznej w jutrzejszej, jeżeli do tego dojdzie, ogłoszonej jakiejś tam deklaracji koalicyjnej, bo chyba nie umowie, tylko deklaracji, ma być zapis o zaostrzeniu prawa karnego za tak zwaną mowę nienawiści, czy też jakieś szczególne ściganie za tak zwaną mowę nienawiści. To jest postulat, realizacja postulatu, który pojawił się dosłownie półtora tygodnia temu. Środowiska LGBT taki postulat zgłosiły i zastanawiam się, czy to też nie jest kolejny etap w realizacji no, planu tak naprawdę likwidacji mediów niezależnych w Polsce. Tomek Sakiewicz. No, ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że Donald Tusk uczynił mnie rekordzistą. To znaczy wytoczył mi 3 procesy w ciągu kilku miesięcy. Nie znam takiego przypadku, żeby komuś znany polityk wytoczył w parę tygodni tak naprawdę 3 procesy, z czego 2 za okładki satyryczne. To w ogóle jest niesłychana sytuacja, żeby ktoś w cywilizowanym świecie podawał za okładki satyryczne, no ale już za 2 to już to się rzadko spotyka. Więc gdyby nie ten kontekst, o którym mówisz, to ja bym powiedział, że
No, człowiek ma obsesję, może nie lubi mocniej zbudowanych, zresztą nazwał mnie prawicowym Bradem Pittem, co mi zrobiło tylko i wyłącznie przyjemność, nie wiem dlaczego chciał mi tym dokuczyć, ale można by się z tego śmiać. Problem polega tylko na tym, że za tym pójdą konkretne działania. To znaczy, tak jak Cyba poszedł za tą nieprawdopodobną falą hejtu, którą Palikot z Tuskiem rozpętali w 2010 roku, zawsze są takie skutki, jak się uruchamia mechanizmy, których nie da się do końca kontrolować, bo oczywiście nie twierdzę, że Donald Tusk czy ktokolwiek inny kazał Cybie albo nakłaniał do zabójstwa, no ale jak się wytwarza pewien poziom emocji, no to są jednostki, które biorą pistolet albo nóż i robią to, co zrobił Cyba. Natomiast tutaj ta fala hejtu, ta fala nienawiści, to nakłanianie do jakichś surowszych kar ma zachęcić instytucje państwowe, żeby w nas uderzyły. I sądy również, no tak jakby w nas sądy jeszcze nie uderzały. No, koniec końców Rafał Zasię dzisiaj skazany. Właśnie zaraz będziemy o tym rozmawiać. Tak. A ja to z sądów nie wychodzę i raczej nie jestem ulubieńcem tej firmy. Bo się niejednokrotnie zdarzało, że sąd mi odmawiał wręcz prawa głosu jako pozwanemu, no co, czego nie robiono nawet w komunie, przynajmniej tej już postalinowskiej. Rzeczywiście jest tak, że to ma wytworzyć pewne ciśnienie do działań półlegalnych, nielegalnych, a przede wszystkim zachęcić do tych działań różnego typu urzędników. Ja mam wrażenie, że jest pewna część taka ludzi koniunkturalnych, która się temu podda i podziała. Ale też mamy pewne doświadczenie i z czasów komuny i późniejszej, że to też zaczyna utwardzać opór. To znaczy, że jeżeli się coś takiego robi, no to wcześniej czy później ten opór zaczyna być ogromną siłą. No Tusk się tak naprawdę zabiło te kilka mediów, które istniały w 2015 roku poza jego kontrolą. Znaczy jego już nie było, bo on uciekł, ale Platforma Obywatelska. I oni tą walkę przegrają. Problem polega tylko na tym, że ucierpi wielu ludzi przyzwoitych czy niewinnych, czy takich, którzy po prostu mają inne zdanie. Znaczy, rzeczywiście Tusk mi się kojarzy najbardziej z zamordyzmem. Przez całą swoją karierę mógłbym wykazać wielokrotnie, kiedy jego głównym problemem było to, że ktoś go może skrytykować. To jest jakaś albo słabość psychiczna, albo metodologia działania, albo po prostu niewiara w to, że on może mieć rację, to trzeba ludzi oszukać. Jak się oszukuje, to trzeba zatkać usta innym. No i gdzieś w tej jego metodologii funkcjonowania istnieje konieczność cenzury. No i on tą cenzurę zamierza w Polsce przywrócić na masową skalę. Dzisiaj Parlament Europejski z kolei zdecydował o tym, że czworo europosłów, dwie panie i dwóch panów będzie miało zdjętą ochronę immunitetu za to, że 5 lat temu polubili jeden z klipów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Grzegorz Schetyna napisał, że to pierwsza lekcja praworządności właśnie dla tych ludzi od lat. Rafał Ziemkiewicz też dostał dzisiaj lekcję praworządności od pani sędzi z Justicji. Rafał, jak ty na to patrzysz? I też w kontekście wyroku, który ty dziś usłyszałeś. To myślę, że teraz dużo będziemy niestety wyroków słyszeć. Musimy to wziąć na klatę, bo opowiadam kiedyś znajomy o takim partyjniaku, który po 13 grudnia, jak przyszedł do pracy, to przyszedł w bryczesach i oficerkach i tam paradował, prawda, po całym biurze i wszystkich straszył, co to z nimi władza ludowa teraz nie zrobi. No więc zwolennicy PO, z tym zwłaszcza ci PO sędziowie, są właśnie na etapie paradowania w bryczesach i oficerkach. Już uważają, że odzyskali władzę na zawsze i teraz oni są panami życia i śmierci. Ale ta sprawa immunitetów jest właśnie doskonałym pendant, nawiązaniem do zapisu, który ma się znaleźć w umowie koalicyjnym o stworzeniu przestępstwa pod tytułem mowa nienawiści. Ponieważ przestępstwo mowa nienawiści jest niedefiniowalne. Kodeks karny zna już rozmaite formy penalizacji, zniewagi, naruszenia dóbr osobistych, paszkwilu i tak dalej. Nie ma oczywiście z punktu widzenia prawa najmniejszej potrzeby, żeby coś nowego wprowadzać. Nie ma też, szczerze mówiąc, z punktu widzenia praktyki najmniejszej potrzeby, no bo prawda, sędzia, która mnie dzisiaj skazała, to jest ta sama sędzia Joanna Hut, która uniewinniła panią Kurdej-Szatan za to, co za nazywanie mordercami tam czy zbrodniarzami Straży Granicznej Polskiej. Więc mamy po prostu w sądach, mamy już w tej chwili w Polsce kompletny cyrk.
jak w latach 90., kiedy jakakolwiek negatywna opinia o Adamie Michniku czy Lechu Wałęsie była penalizowana jako wtedy z paragrafu o rozpowszechnianiu fałszywych informacji. No i jeżeli jest sytuacja taka, że prezydenta wolno nazywać idiotą, a pani Podleśnej nie można powiedzieć, że zachowuje się, jakby była po praniu mózgu, kiedy wolno wbijać do kościoła w czasie nabożeństwa i przerywać to nabożeństwo, a kiedy się z kolei powstrzyma agresywną prostaczkę, która chce zakłócić nabożeństwo, to wtedy się jest skazywanym, to wszystko już właściwie traci jakikolwiek sens, jakiekolwiek znaczenie i już tam nieważne, czy jeszcze dopiszą mowę nienawiści, czy nie. No ale ten przykład z Parlamentu Europejskiego pokazuje właśnie doskonale, że takim wytrychem można zniszczyć wszystko. No jeżeli mową nienawiści jest spot wyborczy, który po prostu ostrzega przed tym, że imigranci robią to dokładnie, co robią, na Zachodzie przecież. Nawet Parlament Europejski nie zauważył, że to jest też piękny cyrk, bo oni dzisiaj zaraz po tym najpierw debatowali na temat, że trzeba szerzej otworzyć drzwi migracji, a potem, że debatowali i ubolewali, że narasta w Europie antysemityzm. No to jak się nie rozumie związku między tym, że są milionowe społeczności islamistyczne i narasta liczba ekscesów antysemickich, to już jest po prostu kompletnym idiotą. No i trudno inaczej. I pewnie to będę miał kolejny proces za nazwanie czcigodnych członków Parlamentu Europejskiego idiotami, ponieważ jest to mowa nienawiści. Także to przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, jaki to już jest paragraf, bo po prostu, jak mówił klasyk, dajcie człowieka. No dobrze, ale to pokazuje, jak głęboka może być skala inwigilacji. Jeżeli za polubienie czegoś, przepraszam bardzo, co w Polsce jest całkowicie legalne, bo nikt tego klipu wyborczego, spotu wyborczego nie zdelegalizował. On został normalnie sfinansowany i mało tego, jeszcze był zrobiony ze zdjęć dokumentalnych, znaczy prawdziwych. Tam nikt aktorów nie wynajął i żadnych scen nie odtwarzał. To po prostu była pokazana rzeczywistość. Więc sędzia, który wystąpił o to wychylenie immunitetu, czy wystąpiła? Tak, to jest wystąpiła. Osoba, sędzia z tej samej organizacji, w której jest pani sędzia, która dzisiaj się tobą zajmowała. No mówię, justytucja jest i ta, która mi wlepiła poprzednio grzywnę, też jest z tego, bo to jest tak, mówię, no justytucja, są na etapie paradowania w oficerkach teraz i właśnie rzucania wyrokami na prawo i lewo, no ale sędzia, który w ogóle wystąpił o uchylenie immunitetu, się wygłupił, ośmieszył, tym bardziej, że ten spot lajkowały, z tego co wiem, tysiące ludzi, więc w takim razie oni wszyscy powinni zostać ukarani za lajkowanie, ale... Spoko, się rozkręcają. To może te tysiące też będą skazywać, to no, hurtowe może. Wyroki. Ja tylko przypominam, bo my jesteśmy wszyscy cały czas baranio zachwyceni Zachodem, to znaczy przeciętny Polak nie rozumie, jak bardzo tam się zmieniło. Więc ja przypomnę, 4 lata w Wielkiej Brytanii, w coraz bardziej faszystowskim, czy tam homofaszystowskim kraju, 4 lata nie mógł znaleźć pracy człowiek, który nie rozumiał, dlaczego wszędzie, gdzie składa pracę, przyjmują go, a potem dzwonią i mówią, nie, proszę pana, ale jednak już to miejsce jest zajęte. No i dzięki uciążliwej pracy Free Speech Union, to jest taki angielski odpowiednik Ordo Iuris trochę, oni w końcu odkryli, że policja brytyjska założyła sobie tajny rejestr, który nie jest w żadnych ustawach, w niczym, to się nazywa non-crime hate incidents, czyli incydenty nienawiści nie będące przestępstwem. I ten człowiek zalajkował jakiś wpis na Twitterze, że mężczyzna jest mężczyzną, a kobieta kobietą i już. I za to zalajkowanie znalazł się w tajnym rejestrze kapturowym i przez 4 lata nie mógł znaleźć pracy, bo pracodawcy zerkali w ten rejestr i na policji się dowiadywali, że on jest faszystą. To tak działa. Mówię, Wielka Brytania jest bardziej unijna od Unii. To jest taki mechanizm, że oni chcą być teraz bardziej unijni niż Unia, z której wyszli. I to idzie jakby w tym kierunku. W Unii Europejskiej, jeżeli się pojawia właśnie pojęcie zbrodni mowy nienawiści i pojawia się także w umowie koalicyjnej PO, to o to chodzi. Tomku, mamy 1,5 minuty. Powiedz proszę, jak ty patrzysz z jednej strony na to dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim, no ale z drugiej strony też na zapowiedź. My nie znamy jeszcze tego zapisu, który ma się znaleźć w tej deklaracji, no ale z tych wypowiedzi, które są dostępne w przestrzeni publicznej, no można śmiało wywnioskować, że to być może będzie jeden z najbardziej radykalnych postulatów, czy tam punktów programowych ewentualnej nowej koalicji i być może jedyny w pełni zrealizowany.
oprócz prześladowania dziennikarzy, jest to zgoda na radykalne prześladowanie duchownych, przynajmniej tych, którzy serio traktują swoje powołanie. No bo jeżeli krytyka homoseksualizmu na przykład, która jest zawarta w nauczaniu chrześcijańskim, w naukach dogmatycznych Kościoła, znaczy dogmatycznych, no kanonicznych, tak przepraszam, będzie karalna, tak, no, bo będzie to mowa nienawiści, nazwanie homoseksualizmu grzechem będzie karalne, to niestety księża będą też iść do więzienia. I jeżeli PSL pod tym się podpisuje, to zgadza się na prześladowanie Kościoła. I to trzeba im będzie wyraźnie powiedzieć. Jest to zgoda na prześladowanie Kościoła, duchownych, a oprócz tego radykalne ograniczenie wolności słowa w Polsce. I tu stawiamy kropkę. Tomasz Sakiewicz, Rafał Ziemkiewicz byli Państwa i moimi gośćmi. Serdecznie dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Szanowni Państwo, a my za moment spotykamy się w krótkim nowym programie, ale chciałabym, żebyśmy przez kilka spotkań porozmawiali na temat instytucji referendum w Polsce. Mamy za sobą doświadczenie referendalne, ale być może będą kolejne referenda. Warto zatem wiedzieć, jak ta instytucja jest umocowana i o tym już za moment, za kilka minut porozmawiamy w Telewizji Republika.